Myśmy, Stefan, pracowali w Rzeczpospolitej i tam był uchwalony kodeks etyki, no ale to był taki kodeks postępowania wewnętrznego dla dziennikarzy. No i co z tego? Kodeks jest, Rzeczpospolita jest pisana. Rzeczpospolita się zmieniła. No więc, ale i dziennikarze też w tej Rzeczpospolitej się zmienili. Ja nie mówię o tych, którzy odeszli, ale ci, którzy zostali tam też się zmienili. Więc to wszystko jeszcze nie... Więc jest to materia, ja podaję takie anegdotyczne przykłady, materia dosyć skomplikowana. Bardzo dobrze, to mnie bardzo napawa takim pewną nadzieją, że istnieje Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce. Chciałbym powiedzieć, że taka instytucja była w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Formalnie istnieje, no, przeszła ostatnimi laty, przeszła bardzo jakiś trudny okres właściwie za nich. Być może teraz wedle obietnic, ale nie wiem, czy można im wierzyć, ma dalej działać, no zobaczymy. Będzie obszarowała obserwatorium. No, albo będzie ściągać. No więc zobaczymy. W każdym razie nie chcę Państwa zanudzać tymi opowieściami swoimi. Ja no, nie wiem. Po prostu nie wiem. To wymaga dłuższej dyskusji jeszcze raz, ale już nie dyskusji nad kolejnym projektem, który będzie zawierał takie bardzo szczegółowe regulacje, bo te regulacje we wszystkich, jak Stefan mówił, znaczy można odnaleźć, tylko trzeba się umieć nimi posługiwać. Natomiast czy taka odrębna regulacja w postaci, no właśnie, takiego odrębnego prawa prasowego jest potrzebna, to wydaje mi się, że to powinna się odbyć dyskusja środowiskowa. No niestety tak jest, że obecnie działające Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, bo nie mówię o innych, jest jeszcze kilka, ale to takie, no, które ma największy, wydawało się największy, powinno mieć największy głos w tych kwestiach, jakoś nie jest skłonne, jest raczej skłonne do takiej bardziej restrykcyjnej, chyba się tam coś zmieniło, nie jestem na bieżąco, restrykcyjnej regulacji, czyli nakładania dziennikarzom kagańskim.